Witajcie, już trzeci raz nagrywam to samo, bo mi niestety prawa autorskie blokują filmy. No i tak to wygląda, że coś tam dodałem, ale te filmy znikają lub muszę je usunąć. Także kontynuując, mam nadzieję, że tym razem mi nie zablokują, bo w radiu leci polski utwór, a jak zablokują, to trudno, nie będę tego więcej nagrywał. No zamieniłem się ze znajomą z powrotem na DT37, za tego ESA20. Jakoś mi nie przypadł do gustu jego dźwięk, taki no trochę za bardzo skryty, schowany jest, zero efektowności. DT37 też nie powala, no ale gra o wiele lepiej, czyściej, naturalniej, trochę tak właśnie bombastycznie, jak ja to nazywam. Nie tak jak JVC, który najlepiej basuje, nawet zdaje się jakby z lekka lepiej od DT75, który do tej pory z tych radioodtwarzaczy no gra najlepiej, zdecydowanie gra najlepiej, ale zdaje się jakby w DT75 ten bas był taki bardziej pum pum, a w JVC taki bardziej dż dż. Po prostu taki jest, może te bas refleksy robią swoje. No ale nie wiem, może dlatego, że w DT75 jest więcej tych średnich i te basy też tak są bardziej podkreślone tymi średnimi, że ma się wrażenie, jakby ta obudowa miała się rozerwać od tego basu. A w JVC z niektórych źródeł, jak jest możliwość dać głośniej, to po prostu zaczyna trochę trzeszczeć, ale basy nie zmieniają barwy. Nie ma się wrażenia, jakby ta obudowa się miała rozerwać. Także te basy w JVC mi się podobają. Zresztą tematu JVC też jeszcze nie skończyłem. Ostatnio wrzucałem filmik, gdzie mówiłem, że jest, znaczy w tytule było podsumowanie, ale to jeszcze nie jest podsumowanie, bo jeszcze go doczyszczam. Jeszcze mam zamiar go troszkę pomalować, nakleić coś tam na ten urwany przycisk od otwierania kasety. Także podsumowanie JVC jeszcze będę nagrywał. A na razie chciałem wam pokazać, o co chodzi z tym moim DT37, bo już ze 2 lata się nim nie bawiłem. Musiałem go trochę wyczyścić, bo koleżanka nie dbała o niego. Cały zakurzony, w zakamarkach, kupa syfu, ale już sobie z tym poradziłem. Także na kaseciaku mam tylko Laser Dance, bo wcześniej miałem inną kasetę, to mi zablokowali z powodu praw autorskich. Ale z tej strony chyba, nie z tej strony siedzi kaseta, dobra. Czego ona nie chce grać? Zresztą tutaj nie trzeba. Tutaj jest przewijanie takie jakby z podsłuchem. Nie trzeba wyłączać. Tutaj jest coś takiego, że gra za wolno ta jedna kieszeń. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że obroty są takie same. Jeśli urządzenie ma 2 magnetofony A i B, czy tam jeden i drugi, że obroty powinny być takie same. A tu widocznie obroty są regulowane osobno w każdym magnetofonie. No miał być Laser Dance i mi znów zablokują. Ale gdzieś zamieniłem kasety. Ale trudno. Aha, no nie mogę tego magnetofonu zamykać, bo ten ma zepsuty mechanizm od otwierania. Przycisk chyba sprężynki tam nie ma i nie reaguje. Trzeba to szarpnąć. Ten gra o wiele szybciej. To jest chyba zresztą jakaś podróba, także mam nadzieję, że prawa autorskie się nie przyczepią, a jeśli tak, to trudno. Także jak słyszycie, ten gra o wiele szybciej. Ale też jakby tutaj głowica była trochę zjechana, bo nie gra on tak czysto jak ten. Także ani jeden magnetofon, ani drugi nie jest za dobry. Ten gra czyściej, lepiej, jakby głowica była jakiejś lepszej jakości, ale gra za wolno. Nie wiem, jak w tym się obroty reguluje. No ale trudno. Na nim magnetofonu słuchać nie muszę. A jeśli chcę, do odsłuchu, żeby zobaczyć, co tam na danej kasetce, na co mam ochotę, by sobie zabrać na przykład do pracy, no to jest taka możliwość. CD tutaj działa bardzo dobrze. Nie wiem, dlaczego tak wolno reaguje.
tak się wolno otwiera. Tego smaru tam jest za dużo, czy coś. No ale CD działa. Tyle, że nie mam żadnej płyty. Radio gra. Tylko, że chyba będę musiał go rozkręcić i zobaczyć, co z kabelkiem od anteny, bo antena tutaj niby jest, ale co by z nią nie robić, to prawie nic się nie zmienia, bo chyba tam jest przewód doprowadzający. Znaczy no, po prostu przewód, który powinien iść do anteny, chyba jest urwany i ta antena niczego nam tutaj nie daje. No ale jakoś to tam radio gra, nie najczyściej, ale jakoś gra. Na szczęście mam tutaj dobry zasięg. Także ogólnie no, postanowiłem się zamienić, bo koleżanka tam sobie może słuchać płyt na tamtym, jej na dźwięku nie zależy. A ja tutaj w kuchni mam troszkę lepszy dźwięk. Nie taki jak w DT-505, bo DT-505 też zjadał tego deciaka 37, chociaż tutaj podobno są mocniejsze głośniki, no ale mocniej on niestety nie gra. Ale gra nieco lepiej niż ES20. No i za chwilę się przekonamy, czy YouTube mi przepuści ten filmik, czy też mi go zablokują. Także ja już kończę. Trzymajcie się. Hej.